Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem Legia Wisła. Ze mną trener Jan Urban. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Do naszej dyspozycji mikrofonu. Proszę o zgłaszanie się, przedstawianie i pytania. Bardzo prosimy. Dzień dobry, Robert Wąski. Chciałem się zapytać, Janku, czy zgodzisz się z takim zdaniem, że od erze Bogusława Cupiała jeszcze nigdy nie było takiej przewagi Legii nad Wisłą, że właściwie masz lepszych piłkarzy w każdej formacji, że różnica w tabeli, te 9 pozycji, odzwierciedla dokładnie to, co się dzieje, no i czy, mówiąc krótko, czy Legia jest skazana jeszcze na zwycięstwo w końcu? Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Nie mogę się zgodzić. Gdybyśmy chcieli tylko patrzeć na tabelę, to rzeczywiście mamy przewagę. Odniosę się do piłkarzy, do składu. Ja uważam, że Wisła ma bardzo dobry skład. Jeśli mówimy o kadrze, to Legia ma szerszą kadrę, więcej zawodników, to fakt. Natomiast Wisła, patrząc tylko na, nie wiem, 13-14 zawodników, to są zawodnicy naprawdę bardzo doświadczeni, zawodnicy, którzy pokazali już niejednokrotnie, że potrafią grać w piłkę. A kolejną sprawą to jest to, że ja już od dłuższego czasu staram się tłumaczyć piłkarzom jedną zasadniczą rzecz. I my na przykład, owszem, analizujemy każdego przeciwnika, z którym będziemy grali, kto gra gdzie, jakim systemem i tak dalej, bo to jest rzeczą normalną. Ale nie przywiązujemy większej wagi do tego, w jakiej formie się znajdują. Z jednej podstawowej rzeczy. Koszulka Legii działa na przeciwników jak płachta na byka. Dlatego forma danego zespołu w danym momencie tak naprawdę nie ma wiele wspólnego z tym, co dana drużyna prezentuje w danym momencie z innymi zespołami. Legia jest zespołem, na który mobilizują się wszyscy. Nie tylko drużyna, ale również kibice, w klubie, trener, zawodnicy pod względem indywidualnym, bo pokonanie Legii to jest rzeczywiście prestiż i duża sprawa. Kamila Kotulska, Orange Sport. Panie trenerze, powiedział Pan, że Legia nie ma zdecydowanie lepszych zawodników, nie jest zdecydowanym faworytem. Nie powiedziałem tego. No to inaczej. To jak Pan odniesie się do stwierdzenia, że Arkadiusz Głowacki powiedział, że Wisła postara się składać figla tutaj na Legii? Jeżeli kapitan drużyny Wisły mówi już tutaj, deprecjonując swoją drużynę, że chce składać figla, to jak Pan to odbiera z roli trenera Legii? Składać figla, on w ten sposób mówi bardzo delikatnie, ale mówi, że wcale Legii nie będą się bali, będą z Legią grali tak równy z równym, bo sam wie, że mają dobry zespół, który powinien walczyć i być w zupełnie innym miejscu w tabeli, niż ma to miejsce obecnie. Są takie momenty, gdzie po prostu drużynie nie wychodzi, zły początek, nie układa się. My na przykład w tej chwili no nie wiemy, w jakim składzie, na przykład nawet przypuszczalnie, w jakim składzie może wystąpić zespół z Krakowa, bo przy zmianie trenera wiadomo, że każdy trener ma swój punkt widzenia i to na pewno bardzo mobilizująco wpływa na zespół. Każdy z tych zawodników będzie się chciał pokazać nowemu trenerowi i to jest rzeczą normalną, że z reguły, nie zawsze, ale z reguły efekt zmiany trenera na pierwsze spotkania jest pozytywny. Jeszcze tylko jedno pytanie. Jak na Was wpłynęła zmiana trenera w Wiśle Kraków, na Wasze przygotowanie do tego meczu? No nie no, my mamy wystarczająco swoich problemów. Po ostatnich trzech remisach wiemy, że kilka punktów nam uciekło. Wiemy, że bo ktoś na pewno mi tutaj przypomni o tych trzech remisach. Być może wybiegam troszeczkę w przyszłość. I nie ulega wątpliwości, że zagraliśmy najsłabszy mecz w sezonie z Zagłębiem Lubin. Zagłębie to wykorzystało nie do końca.
szukając pozytywu w tym spotkaniu, to jest to, że mimo tego, że zagraliśmy najsłabszy mecz, nie przegraliśmy tego spotkania. Wywieźliśmy jeden punkt, jak później się okazało, punkt, który nad wieloma drużynami dał nam punkt przewagi, bo z tej czołówki bodajże tylko Polonia Warszawa wygrała, a tak to ci kandydaci do tytułu mistrzostwa przegrywali swoje mecze. Kuba Dubelski, z tego Warszawa. Panie trenerze, no więc właśnie, te trzy remisy ostatnio. Pan mówi o tym, że zagraliście najsłabszy mecz w Lublinie. W Gliwicach też nie to nie był najlepszy mecz, tylko na Legii, zwłaszcza w pierwszej połowie. Skąd ten teraz taki dołek Legii po tym fajnym początku? Musisz wiedzieć, nie? Nie, w Gliwicach nie było tak źle, tylko w Gliwicach było dosyć dużo zmian, bo grali zawodnicy, którzy mniej grali w lidze. I wygraliśmy to spotkanie, prowadząc 2-0. Straciliśmy bramkę, która mogła nam skomplikować to spotkanie, ale ci zmiennicy również, bo wielu zmienników grało również w drużynie Piasta, też pokazali, że chcą grać w pierwszej drużynie, a widać, że nie jest łatwo się dostać do pierwszego składu Piasta. To też na dzień dzisiejszy akurat pokazuje tabela i jest to przeciwnik nieprzyjemny, tym bardziej w pucharach. W Pucharze Polski, no bo nikt gdzie się jedzie na wyjazd, to każdy stara się zrobić i wykorzystać atut swojego boiska i wykorzystać swoją szansę i wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwa sprawa. To przede wszystkim myśmy ryzykowali tym, że nie gramy w podstawowym składzie w Pucharze Polski, ale ja też gdzieś tą szansę tym zawodnikom, którzy nie grają, muszę dać. Ja wcześniej podkreślałem to, że gdybyśmy grali w grupie Ligi Europejskiej, to rzeczywiście tych spotkań by było na tyle dużo, że nie byłoby z tym problemu. Każdy zawodnik grałby i grałby naprawdę dosyć dużo. Teraz ta rywalizacja o to, aby znaleźć się w pierwszym składzie, o to, aby być w osiemnastce, jest o wiele większa, także no nie, wydaje mi się, że to był wypadek przy pracy, a jeśli tak nie będzie, no to kolejne mecze potwierdzą, że coś w Legii jest nie tak, że te wyniki nie są takie, jakie były na początku, czy też ta gra nie jest taka, jaka była w europejskich pucharach na początku Ligi. Wydaje mi się, że za wcześnie teraz mówić o tym, że bo już coś się dzieje. Jednak mimo wszystko jesteśmy w ścisłej czołówce i świadomi tego, że mogliśmy mieć 4 punkty więcej. Marta Grofowska, Sport. Czy Ibiza podobnie jak wróci na to spotkanie? To pierwsze pytanie. I drugie, jakby się pan odniósł do właśnie czoła tabeli z Widzewem na pozycji lidera. Tak, Ibiza jest, będzie do dyspozycji, mam nadzieję, że dzisiaj się nie przydarzy złego na treningu, będzie do dyspozycji na jutrzejsze spotkanie. Na pewno jest to niespodzianka, jeśli chodzi o Widzew. Widzew, jak się nie mylę, zaczął rozgrywki 3 spotkaniami u siebie i wykorzystał atut własnego boiska. I później, że tak powiem, poszli na tej fali, na tym entuzjazmie, wygrywając kolejne spotkanie wyjazdowe i przegrali mecz z Polonią, tak? Z Polonią. Na pewno to jest niespodzianka, ale z całym szacunkiem dla Widzewa, no ja nie sądzę, że Widzew będzie się liczył w walce o europejskie puchary na przykład. Nie sądzę, chociaż każdemu życzę dobrze, Widzewowi również, ale jeśli mnie pani pyta o opinię na temat Widzewa, to tak uważam, bo takie sytuacje już często widzę się zdarzały, że ktoś nawet miał znakomitą całą pierwszą rundę, a nie sam początek rozgrywek, a jednak później nie wytrzymał tego, że tak powiem, narzuconego tempa przez samego siebie, a już wiemy, że w drugiej rundzie o punkty jest zdecydowanie
trudniej, bo każdy dąży wszystkimi siłami do osiągnięcia celu, jaki sobie postawił przed rozpoczęciem rozgrywek. Marcin Szymczyk, Legia, panie trenerze, chciałem zapytać, czy oprócz Siedlicy są jakieś niespodzianki kadrowe na plus, na minus, co z Michałem Żyro? Wydaje mi się, że bo była sprawa Michała, który wczoraj nie trenował, ale rozmawiałem z lekarzem, dzisiaj raczej będzie trenował już normalnie. Praktycznie poza Rafałem Wolskim i Efirem wszyscy są do dyspozycji. Panie trenerze, wydaje mi się, że Legia ma taki problem z grą defensywną. Te błędy, które się pojawiają, to nawet nie są błędy takie, które można jakoś tam skorygować, bo one wynikają chyba już nie tylko z braku koncentracji, tylko po prostu chyba słabszej formy, słabszej dyspozycji. Czy myśli Pan czasami gdzieś tam sobie o tym, że trzeba dokonać jakichś korek w defensywie, w linii obrony? Myślę też o tym, tak. Zgadzam się, bo wiele tych błędów było błędami indywidualnymi w wielu spotkaniach. Nie chciałbym wracać do tego, bo do tego spotkania z Zagłębiem Lubin, bo ten straszny bałagan mieliśmy na boisku już pod względem taktycznym, gdzie pozwoliliśmy dlatego właśnie skontrować się tyle razy w Zagłębiu Lubin. I całe szczęście, że wyszliśmy w jakiś sposób z tego obronną rękę. Powiem tak, graliśmy często jednym defensywnym pomocnikiem, którym był Daniel Łukasik. Poza tym większość pozostali zawodnicy w formacji ofensywnej to naprawdę zawodnicy kreatywni, zawodnicy, którzy lubią grę kombinacyjną, zawodnicy, którzy potrafią strzelać bramki. Natomiast za duża jest różnica na korzyść gry ofensywnej i na niekorzyść gry defensywnej. Myślę tutaj przede wszystkim o mentalności defensywnej. Ci zawodnicy naprawdę bardzo dobrze się sobie radzą w ofensywie i to widać po ilości stwarzanych sytuacji, a nawet po tych strzelonych bramkach, bo strzelamy bramek dosyć dużo, ale na pewno w defensywie nie tylko sama linia defensywna, ale ci zawodnicy, którzy grają z przodu, muszą zdecydowanie więcej pomóc w defensywie, bo grać tylko do przodu dzisiaj takich zawodników naprawdę nie ma, nawet w najlepszych klubach zawodnicy ofensywni pomagają w defensywie i są zawodnikami, którzy jeśli nie odbierają piłki, to swoim ustawieniem powodują, że przeciwnik ma dużo trudniej stworzyć tę sytuację, bo ilość tych zawodników wracających po straconej piłce jest zdecydowanie większa. To nie miało miejsca na przykład w Zagłębiu Lubinie i już było widać, że można nas skontrować zbyt łatwo. My jesteśmy świadomi i wiemy o tym, że grając tak ofensywnie, bo do tego jeszcze trzeba dołożyć od czasu do czasu, wspominając tą grę jednym defensywnym pomocnikiem, trzeba jeszcze dodać do tego, że boczni obrońcy też lubią się od czasu do czasu włączyć i to nas naraża na takie kontrataki. My o tym wiemy, bo grając ofensywnie trzeba bardzo często grać większą ilością zawodników z przodu, co czasami powoduje, że organizacja gry w defensywie po stracie piłki nie zawsze jest dobra, bo nie zawsze można się zorganizować w defensywie po stracie piłki. Natomiast mając Iwicę do dyspozycji, ten wariant gry dwoma defensywnymi, ja tak mówię, dwoma defensywnymi pomocnikami, bo tak nazywamy Iwicę Wrodoliaka, czy też Daniela Łukasika, ale oni też potrafią się włączyć do akcji ofensywnej. Tu bardziej chodzi o to, że między nimi mogliby zdecydowanie lepiej się uzupełniać. Dlatego dochodzi też Janusz Gol, który grał na tej pozycji i w ten sposób jesteśmy bardziej zabezpieczeni, jeśli chodzi o defensywę.
Pamiętaj, że to wracając jeszcze ostatni raz do tego meczu w Lubinie, ale nie tylko. Co trzeba zmienić, żeby Legia w każdym meczu dawała z siebie tyle, ile rywal, żeby zaangażowanie było na podobnym poziomie, bo wydaje się, że tego w Lubinie też brakowało. Nie sądzę, bo to już są posądzenia dosyć mocne i na takie stwierdzenia trzeba uważać. My też mamy prawo zagrać słabszy mecz. Na razie, tak jak moim zdaniem, to był jedyny słaby mecz, jaki zagraliśmy. Nie każdy mecz można grać, no nie wiem, tak jak z Podbeskidziem czy z Koroną. Nie zawsze to jest możliwe. Przepraszam, bo wątek mi uciekł, że... Żeby zawsze Legia dawała tyle z siebie, ile rywa. Tak. I w tym przypadku, co by mi zostało, żeby obalić pana argument i to nie byłby żaden problem, no musiałbym zaprosić pana do obejrzenia wyników amisko, jakie mamy po każdym spotkaniu i to, co pan mówi, akurat się mija z prawdą. Naprawdę my wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, jak nastawia się, o czym wcześniej wspomniałem, przeciwnik do Legii Warszawa i komentarze na odprawach przedmeczowych czy też w tygodniu. W nich nigdy nie brakuje takiego zdania, w którym mówię o tym, że najpierw musimy dać pod względem fizycznym tyle, co przeciwnik, a później my, mając tyle jakości, ta jakość powinna wziąć górę. Chciałem jeszcze zapytać, czy masz świadomość, czy uczyłaś piłkarzy też na to, że gubienie punktów jesienią może mieć przykre skutki wiosną, bo prawdopodobnie w Legii nie zanosi się na transfery do klubu, chyba że stanie się coś niewidzianego, a raczej na transfery z klubu, bo jest mowa o problemach finansowych. No i teraz po prostu warto byłoby chyba, żeby drużyna wypracowała sobie jakąś przewagę nad rywalami, bo oni mogą się wzmacniać i tam jest większa chyba perspektywy na transfery niż tutaj. No oczywiście, że rozmawiamy na ten temat i wszyscy wiemy, że łatwiej jest o punkty w pierwszej rundzie, bo zawsze gdzieś tam zostaje margines poprawy w drugiej rundzie i my to też chcemy wykorzystać, stąd też żałujemy niesamowicie przede wszystkim spotkania w Zabrzu, gdzie taka drużyna jak my no nie powinna wypuścić z rąk pewnego zwycięstwa, że tak powiem. No i następnym potknięcie, no to nie ulega wątpliwości, jest potknięcie z Zagłębiem, gdzie chcieliśmy bardzo wykorzystać moment, w jakim znajdowało się Zagłębie, moment psychiczny zespołu, bo nie układało im się, wydawało się, że są w dołku, a tu kolejny raz się potwierdziło, że z Legią po prostu zawodnicy grają zupełnie inaczej pod względem mentalnym, bo oni wiedzą, że ten mecz, jeśli przegrają, to nic się nie stanie. Zupełnie inaczej każda drużyna zachowuje się wtedy, kiedy ona jest faworytem i musi ten mecz wygrać. Stąd też wiemy, że takie sytuacje nas będą napotykać bardzo, bardzo często i z tym też musimy sobie umieć poradzić, bo to też no robi to, czy powoduje to, że zawodnik jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem i mnie też cieszy na przykład fakt taki, że sprzedani zawodnicy z Legii grają w podstawowych składach swoich drużynach, to świadczy o tym, że oni tutaj w naszej lidze chociażby przeszli niezłą szkołę i potrafią sobie poradzić czy w Tereku Groznym, czy Adelboli się w Kajzerslautern. Jeszcze chciałem zapytać o Daniela Łukasika. O co miałeś większą pretensję? O to, że stracił piłkę 30 metrów przed bramką Zagłębia, czy o to, że po tej stracie nie było nikogo, kto by potrafił przerwać akcję, która skończyła się golem? No tak, dobrze analizujesz, ale to jest za łatwe wytłumaczenie.
bo akurat analizujemy sytuację, po której padła bramka. Takich sytuacji było o wiele więcej z Zagłębiem i oczywiście, że mam o wiele większe pretensje o to, że brakowało powrotu na własną pozycję po stracie piłki, zdecydowanie szybszego powrotu. Jeśli chodzi o Daniela Łukasika, Daniela Łukasika naprawdę nie zmieniłem w Zagłębiu z powodu tej straty piłki. On traci piłkę 70 metrów od naszej bramki, no nie można. Tam traci się mnóstwo piłek w każdym meczu. No to jest strefa wykończenia akcji, gdzie ryzyko jest rzeczą normalną, bo jeśli ktoś nie ryzykuje strzału, podania, driblingu, no to nie ma wtedy ani sytuacji, ani nie ma bramek. Ale później złe zachowanie się po stracie piłki spowodowało to, że akurat strzelili bramkę, ale jakbyśmy mieli w ten sposób podchodzić do tematu, to byśmy mogli poszukać naprawdę później o wielu więcej winnych niż samego Daniela Łukasika. Ja Daniela zmieniłem przede wszystkim z tego powodu, że widziałem go zmęczonego. Daniel w ogóle widać, że zakumulował to zmęczenie poprzez ciągłą grę, on praktycznie nie miał żadnej kontuzji, też wszystko trenował. Wtedy, kiedy nie grał z nami w lidze, bo była przerwa na reprezentację, on grał w reprezentacji. Daniel, nie wiem, bodajże 13 albo 14 spotkań już rozegrał w tak krótkim czasie. I dla mnie to jest rzeczą normalną, że on ma teraz obniżkę formy. Ja nawet się spodziewałem, że będzie ją miał dużo wcześniej, on znakomicie wytrzymał cały ten okres czasu i Daniel jest zawodnikiem, który pokazał, że potrafi znakomicie grać w piłkę, a to, że rzeczywiście w tym momencie wygląda trochę słabiej, dla mnie to jest rzeczą normalną i oczywistą, że tak musiało się wcześniej czy później stać. Nie tylko Daniel. Tylko ostatnie pytanie o Żyle, o Michała Żyle chciałem się zapytać, bo mówili przed sezonem, że ma ogromne możliwości, on sam był bardzo szczęśliwy po zgrupowaniu w Austrii, czuł wysoką formę, a tymczasem w sezonie gra bardzo nierówno i raczej słabiej niż... I dalej tak uważam, że ma naprawdę bardzo duże możliwości, ma dribbling, ma bardzo dobrą szybkość, jest kawał faceta, kawał chłopa, który potrafi się zasłonić, wywalczyć miejsce opozycję, tylko też musi popracować przede wszystkim nad taktyką, nad ustawieniem się, nad zachowaniem w defensywie, ale to nie tylko on, w większości cała nasza młodzież, element taktyki i element gry w defensywie musi zdecydowanie poprawić, bo w ofensywie często jest to przede wszystkim własna inicjatywa, kreatywność każdego z tych zawodników. Kosecki gra zupełnie inaczej niż na przykład Salinas czy chociażby Michał Żyro. Kucharczyk gra podobnie do Koseckiego, gdzie jeden i drugi starają się wykorzystać swoją szybkość. Każdy z nich ma no coś innego, coś co najlepiej powinien wykorzystywać, ale ogólnie jeśli chodzi o całą tą młodzież, to być może poza Danielem, który jest tym umownym defensywnym pomocnikiem, to pozostali zawodnicy element gry defensywnej muszą zdecydowanie poprawić, ale to jest część ich rozwoju piłkarskiego. No, nie będą mieli od razu nagle wszystko i od razu będziemy wymagać od nich nie wiadomo czego. Jeśli radzą sobie w naszym zespole pod względem ofensywnym, no to mamy kolejną rzecz do poprawienia, jaką jest defensywa i jedno z drugim naprawdę można dobrze zbilansować. Oczywiście w tym przypadku na korzyść gry ofensywnej, ale nie może być tak na przykład, że w ofensywie gram 70% i w defensywie 30%. No, niech to będzie chociaż 60-40, to już jest zupełnie wygląda to inaczej. Ostatnie pytanie, proszę, panie Kubie. Jeszcze ostatnie pytanie, panie trenerze, o ten mecz z Wisłą. Czy pan przed nim bardziej się martwi o to, żeby mniej Legia tych bramek traciła? Bardziej będzie pan próbował
zatrzymać ataki Wisły, czy bardziej jednak, żeby utrzymać tą dobrą dyspozycję strzelecką, żeby może więcej tych sytuacji, które obecnie stwarza, bo stwarza ich sobie sporo, wykorzystywał. Na pewno wola, będziemy dążyć do tego, abyśmy grali ofensywnie. Kosztem nawet tego, tak jak wcześniej wspomniałem, że będziemy łapani na kontrataki, ale od czasu do czasu. Nie może być tak, jak było z Zagłębiem Lubin, no bo wtedy z kimkolwiek po prostu przegramy. Dlatego nie. My z tej gry nie zrezygnujemy, ale z jednego prostego powodu, bo w naszej drużynie jest naprawdę wielu zawodników ofensywnych i bardzo, bardzo kreatywnych i to chcemy wykorzystać. Z takiej gry wszyscy mamy przyjemność, bo jest przyjemność oglądania tego, jest przyjemność dla zawodników, którzy wtedy, kiedy mają piłkę i są sytuacje, są bramki, po prostu ta gra ich cieszy. I to jest najważniejsze. Ja, jeśli mamy wygrywać 4-2, 3-1, nie ma żadnego problemu, że tracimy bramki. Dziękuję pięknie za zobaczenie. Dziękuję, do widzenia.